Budowa nowej huty i kombinatu metalurgicznego błyskawicznie ujawniła realne potrzeby nowych jej mieszkańców. Musiało się znaleźć miejsce na sport. Muszę przyznać, że łezka się wokół kręci, jeżeli zaczynam wspominać lata, kiedy w hucie, nowej hucie, był sport na bardzo wysokim poziomie. Przecież Hutnik był jednym z najpotężniejszych klubów nie tylko na terenie naszego Krakowa, ale i w ogóle w Polsce. Był taki okres, kiedy Hutnik był jedynym klubem w Polsce, w którym było 5 pierwszoligowych, dzisiaj nazwalibyśmy to ekstraklasowych sekcji. Już rok po rozpoczęciu budowy największego zakładu w Polsce, 21 marca 1950 roku, z inicjatywy grupy kilku młodych entuzjastów zawiązane zostało koło sportowe Stal, kładąc tym samym fundamenty pod klub sportowy Hutnik. Pierwszym prezesem został Stanisław Wodziński, a prężnie działające stowarzyszenie powołało do życia piłkę nożną, a następnie siatkówkę i tenis stołowy. 2 lata później zainaugurowały swój byt boks oraz koszykówka kobiet i mężczyzn. Później zaczęły działać kolejne sekcje. W pierwszych latach funkcjonowania palącym problemem był brak infrastruktury sportowej, którą sukcesywnie oddawano dzięki finansowemu wsparciu huty imienia Lenina. W 1957 roku dyrektor kombinatu Antoni Czechowicz na Dzień Hutnika przekazał symboliczne klucze do nowego stadionu KS Hutnik. Posiadał on bieżnię lekkoatletyczną, boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz zaplecze z szatniami. W Wydziale Transportu Samochodowego Huty imienia Lenina zaadoptowano halę do rozgrywania meczów pięściarzy, których sukcesy najwcześniej rozsławiły nowochódzki klub. Mówiło się wtedy o polskiej szkole boksu. To nie była jakaś szkoła, jak na przykład mieli Niemcy, że to był szablon, że podobnie walczyli wszyscy jednakowo w jednym stylu, a u nas właściwie każdy zawodnik mógł swoje cechy indywidualne wyeksponować. Najbardziej utytułowanym pięściarzem Hutnika był Stanisław Dragan. Największym przeżyciem dla każdego sportowca jest olimpiada, no więc mnie udało się po prostu pojechać na tę olimpiadę, no i tam zdobyć brązowy medal. Drużyna Bronisława Olejniczaka dwukrotnie sięgnęła po tytuł mistrza Polski, a trzykrotnie po wicemistrzostwo. Mecz z BBTS-em Bielsko, gdzie właśnie przyjechał Pieczykowski i ja miałem z nim walczyć, no to tu hala nie była w stanie pomieścić chętnych obejrzenia tego meczu. I odeszło kilka tysięcy ludzi. Tu zresztą zrobiono na zewnątrz głośniki i po prostu informowano o przebiegu meczu. Oddanie w 1970 roku nowej hali widowiskowo-sportowej poprawiło znacznie warunki treningowe i utorowało drogę do rozwoju i sukcesów dyscyplin halowych. Ta hala była areną sukcesów gier zespołowych, siatkówki, piłki ręcznej, obydwu koszykówek. Tutaj także w zimie trenowali piłkarze. Na tej hali odbywała się cała działalność klubów w czasach jego świetności. Pierwsi pokazali się siatkarze, którzy po wejściu w 1965 roku do pierwszej ligi dwukrotnie zdobyli wicemistrzostwo Polski. Dla przypomnienia, w drużynie prowadzonej przez Emiliana Sirackiego występowali Jerzy Szymczyk, Wiesław Jezierski, Andrzej Adamski, Michał Szewczyk, Wiktor Kobędza, Stanisław Stępkowicz, Bolesław Szkutnik, Andrzej Zabiegło, Leszek Adamski i Piotr Juśko. W roku 1977 prezesem KS Hutnik zostaje były siatkarz Bolesław Szkutnik, który tworzy znakomity organizm, wzmacniając sukcesywnie wartość sportową kolejnych sekcji.
Głównym atutem tego klubu była znakomita organizacja, ale także i system szkolenia. Wszystkie te drużyny zespołowe miały znakomite zaplecze. Klub ten nie bazował na zawodnikach sprowadzonych czy zawodniczkach, ale przede wszystkim bazował na własnych wychowankach. Wsparciem dla wychowanków mieli być mistrzowie olimpijscy Bronisław Bebel i Marek Karbasz, których transfer z Resowi Rzeszów miał pomóc w zdobyciu upragnionego Mistrzostwa Polski Siatkarzy. Niestety Hutnik musiał zadowolić się ponownie dwukrotnym wicemistrzostwem kraju. Trzecie podejście siatkarzy do tytułu nastąpiło w latach 80., kiedy prezesem klubu był Stefan Niziołek. Wreszcie marzenia się spełniły i zespół pod wodzą Jerzego Piwowara dwukrotnie sięgnął po Mistrzostwo Polski. Czołową postacią i liderem zespołu był Wacław Golec. W wieku 14 lat zacząłem moją przygodę z siatkówką w Dunajcu Nowy Sącz. I po dwóch latach trafiłem do Hutnika Kraków. Znakomity zawodnik. I jako siatkarz, i jako młody człowiek. Był to zawodnik wszechstronny. Nie tylko w ataku, znakomicie atakował, ale i bronił, i rozgrywał. Można powiedzieć, że chodziło się na mecze siatkówki, aby oglądać Golca. W mistrzowskiej drużynie oprócz Wacława Golca wystąpili Ryszard Jurek, Andrzej Martyniuk, Robert Ratajczak, Marek Fornal, Zdzisław Jabłoński, Marek Topór, Jerzy Pawełek, Jacek Szerszeń i Roman Szczerbik. W Hutniku Kraków zespół opierał się na co najmniej czterech reprezentantach, powiem więcej, z podstawowej szóstki. Dlatego myśmy się nie bali nikogo, stawaliśmy twarzą w twarz i do boju. W pamięci kibiców pozostanie kapitalny mecz siatkarzy w Pucharze Europy z czołowym klubem Europy Panini Modena, wygrany bezdyskusyjnie 3-0. Włosi nie wiedzieli, co się z nimi dzieje. Nie wierzyli w to długo jeszcze po meczu, że przegrali ten mecz. Kibice wiwatowali, bo był to niebywały sukces. Kolejną dyscypliną, do której sukcesów najchętniej wracamy, to piłka ręczna. Przełom lat 70. i 80. to absolutna dominacja Hutników. Zespół prowadzony przez Boguchwała Fulare, któremu asystował Andrzej Wiśniewski, w swoim pierwszym sezonie w Ekstraklasie zdobył wicemistrzostwo Polski, a w następnych trzykrotnie pod rząd zdobywał tytuł mistrza Polski. Oglądali Państwo bramkę zdobytą przez Alfreda Kałuzińskiego. Mając w swoich szeregach medalistów olimpijskich Kałuzińskiego i Gmyrka oraz innych reprezentantów Polski, Kozieła, Wiłkowskiego, Garpiela, Gawlika, Gąciarczyka i Ciałowicza, prezentowali poziom europejski, co udowodnili rywalizując w pucharach z czołówką światową, drużynami SC Magdeburg i CSKA Moskwa. Alfred Kałuziński to jedna z najwybitniejszych i najwspanialszych postaci polskiej piłki ręcznej. Dla nas jest to szczególnie cenne, że związana od początku swojej kariery z Nową Hutą i z barwami klubu sportowego Hutnik. Jest to postać nietuzinkowa. Dwukrotnie występował w reprezentacji świata. Był nie tylko zawodnikiem, ale był takim nieformalnym przywódcą grupy. Lata 80. to kontynuacja dalszych sukcesów KS Hutnik. Prężnie rozwija się i odnosi sukcesy królowa sportu lekkoatletyka. W tym okresie o prawo do gry w pierwszej lidze walczyły męskie i żeńskie drużyny koszykówki. Objąłem funkcję trenera koszykówki żeńskiej. Ta drużyna grała wtedy w drugiej lidze i opierała się w zasadzie na wychowankach tego klubu. W 1979 roku wprowadziłem tą drużynę do Ekstraklasy. Koszykarze Hutnika swój cel osiągnęli w sezonie 1983-84, kiedy z trenerem Marcinem Kaspercem zdołali awansować do Ekstraklasy.
pierwszym swoim sezonie w pierwszej lidze Hutnicy zajęli 8 miejsce, a w kolejnych latach walczyli o ligową egzystencję. Byłem chyba wtedy najmłodszym trenerem w Ekstraklasie. Chłopcy mnie wspierali niesamowicie. No i to był kapitalny okres dla nas. Mirek Kabała, Romek Rutkowski, bracia Janczurowie, Wiktor Griszczenko i wielu, wielu innych tworzyli znakomity zespół. I pamiętam, że ta hala pękała w szwach na naszych meczach. W latach 60. mieliśmy w Nowej Hucie wybitnego szachistę. Cała moja ta kariera to tak, 2 razy byłem mistrzem Polski, kilka razy byłem wicemistrzem Polski. Grałem chyba 12 razy w Mistrzostwach Polski, plasowałem się w pierwszej piątce zawsze. Gra się 5 godzin i to tak jak byłoby się podłączony do prądu. W 1966 roku podczas Olimpiady Szachowej w Hawanie, gdzie osiągnął swój największy sukces międzynarodowy, Jerzy Kostro otrzymał szczególny prezent. A to jest prezent od Fidela Castro. Typowa chata kubańska. Otwiera się. To są figury szachowe zrobione z specjalnego drzewa. One mają duży ciężar. Tutaj jest autentyczny podpis Fidela Castro, a w środku jest, prawda, jego wizytówka również z jego autografem. Piłka nożna była od początku działalności sportowej klubu sekcją, która miała wysokie aspiracje rywalizacji z najlepszymi. Piłkarzom udało się po raz pierwszy awansować do drugiej ligi w połowie lat 60., kiedy trenerem był Marian Jabłoński. Trzykrotnie w swojej historii Hutnik był bliski awansu do pierwszej ligi, jednak dopiero w 1990 roku drużyna prowadzona przez Władysława Łacha osiągnęła w pięknym stylu ten cel. Dośrodkowanie Jerzego Kowalika i strzał znów głową, ale Krzysztofa Bukalskiego. Drużyna trenera Władysława Łacha awansuje w efektownym stylu do Ekstraklasy. To był największy sukces piłkarzy Hutnika i mój w historii klubu. Hutnik, w większości oparty o swoich wychowanków, pokazał grę widowiskową i skuteczną. Najlepsi młodzi piłkarze, jak Koźmiński i Waligura, trafili do reprezentacji olimpijskiej prowadzonej przez Janusza Wójcika i wrócili z Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie ze srebrnymi medalami. Koźmiński, Kowalczyk już kopie gol! Piękna akcja, 1-0! Hutnik w moim życiu jest bardzo ważnym ogniwem, w którym rozpocząłem swoją przygodę z piłką, gdzie się nauczyłem piłkarskiego abecadła, gdzie miałem bardzo dużo bardzo dobrych trenerów, nauczycieli futbolu, gdzie się rozwinąłem, w barwach którego osiągnąłem wicemistrzostwo olimpijskie i z którego wyjechałem na zachód. W wieku 21 lat otworzyła mi się droga do kariery i to wszystko tutaj stało się na suchych stawach, bo jestem wychowankiem tego klubu. Tutaj od 4 klasy szkoły podstawowej przychodziłem na treningi. To są lata bardzo owocne, bardzo ważne, które zaważyły na pewno w sposób pozytywny jak najbardziej na rozwoju mojej kariery piłkarskiej. Najważniejsze osiągnięcie, srebrny medal olimpijski. Wprawdzie nie zagrałem tam wiele, tylko jeden mecz, ale to co przeżyłem tam to zostaje na całe życie na pewno. W każdym sezonie strzelał po 15 bramek. On razem z Krzyśkiem Bukalskim zostali ściągnięci w wieku potem chyba 13 lat albo 14 lat do Hutnika. I tam od razu widać było, że ten chłopak ma papiery na granie. Bardzo dobra technika, potrafił korzystać z obu nóg, świetnie. W zasadzie nie widać było różnicy przy strzale, czy on uderza lewą, czy prawą, która jest jego nogą wiodącą. On w polu karnym nie tracił głowy, tylko właśnie szybko analizował, błyskawicznie analizował i uderzał z reguły tam, gdzie powinien uderzyć. Podanie Sermaka zamienił na gola Waligura. To już 11 trafienie srebrnego medalisty Igrzysk z Barcelony w tych rozgrywkach. W sezonie 1995-96 Hutnik zajął 3. miejsce premiowane udziałem w europejskich pucharach. Po łatwym i wysokim zwycięstwie w rundzie wstępnej z Hazri Buzowna 9-0 przyszła kolej zmierzyć się z bardzo silnym zespołem czeskim Sigmą Ołomuniec. Prawie nikt nie wierzył w możliwość awansu Hutników aż do 23 minuty, kiedy to kapitalną bramkę strzelił Moussa Yahya.
1-1. W drużynę osłabioną brakiem 5 podstawowych piłkarzy wstąpił nowy duch. Strzał Adamczyka broni bramkarz gości Waniak na róg. A z rogu bardzo dobrze grający Michał Stolarz wybrał wariant pozornie, ale i praktycznie najprostszy. Po prostu strzelił bezpośrednio do czeskiej bramki, 2-1 do przerwy. I oto w 70 minucie meczu z rogu uderza Adamczyk, a przed bramką Dariusz Romuzga nie dał rywalom najmniejszych szans. Hutnik eliminuje bardzo mocny zespół Sigmy z 2 wicemistrzami Europy i 3 reprezentantami czeskiej młodzieżówki. Transformacja ustrojowa w Polsce doprowadziła do kompletnej zmiany finansowania sportu. Dotychczasowy jedyny sponsor klubu, huta imienia Sędzimira, została kupiona przez zagraniczny koncern ArcelorMittal, zaprzestając tym samym finansowania klubu. W nowej rzeczywistości sytuacja finansowa klubu doprowadziła do likwidacji kolejnych sekcji, nie uchraniając Hutnika od upadku, który nastąpił 10 lat temu. Spadkobiercą upadłej spółki akcyjnej został Nowy Hutnik 2010, stowarzyszenie, któremu na sercu leży dobro klubu z kilkudziesięcioletnią tradycją. Mając w pamięci sukcesy, które przez 70 lat cieszyły nowochódzkich kibiców, jesteśmy świadomi odpowiedzialności, która na nas ciąży. Będziemy robić wszystko, aby odbudować potęgę Hutnika na różnych płaszczyznach. Poświęcenie i zaangażowanie pasjonatów Hutnika pozwoliło mu na skromne, ale stabilne funkcjonowanie w nowych realiach. Piłka nożna jest na świeczniku, ale nie tylko. Chcemy, aby coraz mocniejsza była siatkówka, aby odbudowywała się piłka ręczna. Chcemy reaktywować sekcję koszykówki, rozwija się boks. Mam nadzieję, że będą dołączały do tego kolejne sekcje, tak żeby Hutnik na nowo wrócił na sportową mapę Polski.